Mieszkańcy gmin Suchożebry w powiecie siedleckim nie mogą narzekać na służbę zdrowia. W piątek w ich ręce został oddany i poświęcony nowy budynek lecznicy. To nie lada wydarzenie. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy okolicznych wsi. Gościem honorowym był natomiast pochodzący z tych okolic minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Oprócz nowego ośrodka do użytku oddane zostały również nowe pomieszczenia Urzędu Gminy. Po uroczystości mieszkańcy Suchożebrów mogli bezpłatnie skorzystać z porad lekarzy, m.in. diabetologa i otolaryngologa. Tego dnia mogli również za darmo przeprowadzić podstawowe badania lekarskie i diagnostyczne.